Wszyscy są już w środku. Patato. Wybuch wstrząsnął dzisiaj miastem. 30 tysięcy na nazwiska zamachowców. Tutaj tak spraw nie załatwiamy. Panie Hennessy, on znowu tu jest. To piąty dzień z rzędu. Czego on chce? Jego córka zginęła w wybuchu. Panie Hennessy, trzeba znaleźć nazwiska zamachowców. Pracuję dla rządu, nie terrorystów. Pracowałeś dla nich. Nie wiem, kim są zamachowcy. Nie wierzę ci. To on. Powiesz mi nazwiska zamachowców. Ten człowiek jest z sił specjalnych. Stój, nie ruszaj się. On tylko chce, żebyś wiedział, że się do ciebie dostanie. Co się dzieje? On myśli, że wiem, kto wysadził jego córkę. Wiesz? Mamy do przeszukania pół miasta, żeby go znaleźć. Stary człowiek biegnie wokół wielu naszych okręgów. On jest przed nami na każdym kroku. Otwórz to. Nie masz pojęcia, z kim mamy do czynienia. Tak, wiem. A ty?